Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek, wydaje mi się, może nie ciekawy, ale żeby uświadomił wielu osobom, jak kupują samochód albo jak jeżdżą samochodem, czy warto inwestować, czy warto kupić taki samochód, czy pewne naprawy opłaca się jeszcze przeprowadzać. Teraz Wam pokażę dlaczego. Tutaj broń Boże nie jest hejt do danych osób, że mają w stan, takim auto stanie jakim jest, natomiast też my jako mechanicy no widzimy te pewne elementy i żeby to było raz bezpieczne, dwa żeby to przeszło przegląd, trzy żeby to kalkulowało się dokładka jakakolwiek do samochodu, no to też trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. Nissan Almera trafił do nas na uszkodzony tłumnik. Właściciel kupił sobie tutaj kawałek tłumnika i drugą część tamtą sobie kupił. Tutaj już było kilka razy coś spawane, naprawiane. Powód, dla którego wymieniamy ten stary tłumnik, to raz tak. Tutaj przy mocowaniu to przegnite jest. Dwa, tutaj widzicie, jest wyrwana dziura. Ktoś już tu próbował kilkukrotnie obspawywać, natomiast widać, że to dalej odpadło. Auto jest pierwszy raz u nas. Tutaj jeszcze jest taki kawałek nowej rury. Teraz Wam pokażę, w jakim stanie jest samochód. Tutaj idąc od tyłu, pod względem korozji, popatrzcie, ktoś tutaj robił jakąś konserwację, natomiast taka konserwacja na tak korozję, która jest w tym stadium, no jest bez sensu. Popatrzcie, jak to wygląda. I tak jak w tytule, strach stać pod tym samochodem. Wszystko jest skorodowane i to nie jest korozja powierzchowna, jak widzicie, tylko to korozja jest w stadium zaawansowanym. Tutaj jest też taki ciekawy patent, w zasadzie pierwszy raz widziałem. Jest tutaj taki peszel elektryczny na zwój do sprężyny. Może nie głupi byłby to patent, natomiast tutaj od góry mamy rozcięcie i tam cały czas nam będzie stała woda. I ta woda dopóki nie wyparuje, woda, sól w zimie, błoto, dopóki to nie odparuje, będzie nam to wszystko korodowało. Tarcze hamulcowe w stanie agonalnym. Popatrzcie, jak to wygląda. Klocka prawie już nie ma. Tarcza bardzo mocno zniszczona, chyba na filmie tak to nie oddaje jak w rzeczywistości. Tylnia część samochodu, jak tutaj widzicie, jest mocno skorodowana, nie chcę tego bardziej skrobać. Tutaj z jednej strony, jak i z drugiej. Tak jak widzicie, ktoś tutaj próbował coś podkonserwować, natomiast to jest już, jak to mówią, maskowanie rzeczywistości. O, popatrzcie, jak to wszystko się trzyma. Tutaj nawet słychać, że to w środku już. O, o tutaj była jakaś łatka kiedyś stawiana i też tutaj punktowo pospawana, no można powiedzieć, że nawet poklejona bardziej niż pospawana, bo do rdzy nie da się przyspawać zdrowego metalu. To będzie się nam tak pieniło, smażyło, topiło i to no nie ma się do czego trzymać. Także jeżeli byśmy tutaj mocniej uderzyli, no to wypadłaby nam dziura. Tutaj tak samo, duża warstwa konserwacji, natomiast pod konserwacją nic tutaj zdrowego nie ma. Z drugiej strony podobnie ten peszel. Założenie niezłe może, natomiast tutaj konsekwencje tego mogą być gorsze niż jeżeli by tego tutaj nam nie było. Tutaj chyba coś nawet się nam już to auto przyłamało, bo popatrzcie jak to wygląda. To wszystko się kruszy pod palcami. Tam wyjdzie dziura, jeżeli bym tam bardziej poskrobał. Tutaj na trytyczce osłona termiczna, ok. Tutaj tak jak widzicie też spod tej konserwacji wszystko wypływa. Tylnia belka też zakonserwowana, natomiast to jest wszystko zakrycie korozji, zakrycie rdzy. Idąc tutaj dalej do przodu samochodu, popatrzcie jak wyglądają tu progi, tylnia część samochodu, wszystko pognite z jednej strony. O, tutaj wszędzie wypływa korozja, także tutaj tutaj już dziura wyszła. Tutaj też wszystko przymaskowane. Tutaj też już dziura wyjdzie. Nie chcę też tego tam mocniej skrobać. Z drugiej strony sytuacja podobna, albo jeszcze
gorsza. O. To wszystko jest miękkie. Próg po całej długości jest korodowany. Tutaj też była jakaś stawka, jak widzicie. Natomiast pod tej stawki też już wypływa woda, czyli tam, o, to jest wszystko miękkie. Patrzcie. O, widzicie? Wszystko odparzone, ponieważ zostało zakonserwowane albo na wilgoć, albo na korozję. Także tutaj to wszystko odpadnie, woda tutaj wypływa. Przód tutaj też dziura się już robi. I teraz tak, kołyska z przodu bardzo mocno skorodowana. Tarcze jak z przodu. Tarcze z przodu wyglądają nieźle na tle tego wszystkiego. Łącznik stabilizatora zatarty, nie da się go ruszyć w żaden sposób. Drążek kierowniczy, znaczy końcówka zatarta. Z drugiej strony końcówka, o tu się rusza lekko. No i tutaj też ten łącznik zatarty, no i puka, jak słyszeliście. Przejdziemy dalej, zobaczymy w jakim stanie jest silnik, jeżeli chodzi o wycieki. Tutaj mamy wyciek spod miski. Też ta miska jest dosyć mocno skorodowana. Tutaj widzicie jak bardzo, jak grubo tej korozji jest. Nie chcę tego skrobać, bo nie chcemy się tutaj doskrobać do jakiejś dziury. Natomiast bardzo grubo tutaj korozji. Ogólnie silnik, jeżeli chodzi pod względem wycieków, jest suchy. Poza tutaj tym miejscem, gdzieś tutaj w okolicach korka, jest to wszystko suche. Ta belka przednia jest zdrowa, ta dolna belka też jest w przyzwoitym stanie. Podłużnice też coś tu były naprawiane. Natomiast tutaj konstrukcyjnie widać, że jest całkiem przyzwoicie z jednej, jak i z drugiej strony. Także najgorszy tył, najgorsze progi, najgorsza podłoga. Tutaj też widzicie, że to wszystko jest zamaziane na rdze. Nieraz nie warto tego maziać, zamykać tej rdzy, bo zrobimy gorzej niż jeżeli byśmy jeździli po prostu z korozją na wierzchu, bo jeżeli zamykamy te pory tej korozji, nie odsuszając tego, nie wytrawiając, nie czyszcząc, ta korozja będzie postępowała jeszcze bardziej. Piszcie w komentarzach, czy dokładalibyście do tego samochodu jeszcze jakieś pieniądze, jak takie samochody przechodzą przeglądy. To wiadomo, możemy śmiać się, możemy hejtować, że tak to by pół Audi nie jeździło po naszych drogach, natomiast tutaj no myślę, że w każdej chwili takie auto może się złamać. Przy wypadku pokruszyłoby się na drobne kawałki rdzy. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.